Kiedy Megan dorastała, zawsze opisywaliśmy ją jako naszą księżniczkę. Kiedyś uwielbiała przebierać się i bawić, odgrywając scenki z pluszowymi misiami. Pamiętam, że miała mały zestaw do herbaty i to, że musieliśmy udawać, że to filiżanki herbaty, które nam przynosiła. Taka była po prostu jej natura, była miła, troskliwa. Gdy zobaczyła kogoś z boku, zdobywała się na wysiłek i podchodziła do tej osoby, żeby porozmawiać i się zaprzyjaźnić. Uwielbiała teatr muzyczny i aktorstwo. Była bardzo nieśmiała i cicha, a kiedy znalazła się na scenie, zastanawialiśmy się, wow, czy to nasza Megan? Pierwszy raz wystąpiła solo, prawda? Jej występ był niesamowity. Czymś niesamowitym było też zobaczyć, jak wszyscy są tym poruszeni. Oraz okrzyki i oklaski, które miały miejsce później. Jej występ był bardzo dobry, prawda? Tak. Niczego nie uwielbiała bardziej niż spędzania czasu ze swoim młodszym bratem. Często leżeli na kanapie i wtuleni oglądali telewizję. Jedną rzeczą, która pozostanie z nami na zawsze, są filmiki, jakie nagrywali. Megan miała reakcję alergiczną na, jak już teraz wiemy, orzechy, kiedy miała 9 lat. Zaczęło się od opuchniętych oczu, odrobiny swędzenia i świszczącego oddechu. W związku z tym udaliśmy się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny przepisał wówczas piriton, a potem zostaliśmy wysłani na dalsze badania, aby sprawdzić, na co była tak naprawdę uczulona. Badania potwierdziły, że była uczulona na orzechy. Nigdy nie jadła ani nie miała kontaktu z orzechami od tamtego dnia. Do czasu, gdy miała tę ostrą reakcję. Miało to miejsce tuż po Bożym Narodzeniu. Megan zaaranżowała wyjście z przyjaciółką na cały dzień. Gemma wysadziła mnie w pubie, gdzie wypiłem kilka drinków z przyjaciółmi. Byłem tam przez około godzinę. I nagle mój tato wpadł pędem do środka, mówiąc: Adam, musisz jechać ze mną. Na początku go nie zrozumiałem. Powtórzył to samo, mówiąc: musisz jechać ze mną, Megan nie oddycha. Cała podróż do domu to wielka pustka. Wszedłem na naszą ulicę. Widziałem jedynie migające światła, karetki pogotowia. Gdy tylko przeszedłem przez drzwi, pobiegłem prosto na górę do Megan. Kiedyś powtarzała materiał stosując mapy myśli, zgadza się? Więc miała wszystko rozłożone w pokoju. Małe karteczki z rzeczami do zapamiętania. Miała je całe poprzednie lato z uwagi na egzaminy próbne, a potem po Bożym Narodzeniu miały być jej egzaminy GCSE, kiedy wróci do szkoły. I tak spędziła całe święta, prawda? Powtarzała, a my do niej chodziliśmy mówiąc: wyjdź na godzinę, przyjdź i spędź z nami trochę czasu przez godzinę. Straszne jest to, że robiła to wszystko, a potem nie miała okazji, aby zdać te egzaminy. Zawsze zasiadaliśmy przy stole, zwłaszcza w niedzielę, jako rodzina. Próbowaliśmy to zrobić, odkąd straciliśmy Megan, i była to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych rzeczy. Jej przyjaciele utrzymują ze mną kontakt i wiem, że podeszli do swoich. Kiedy otrzymali wyniki z egzaminu GCSE, każdy z nich poradził sobie świetnie. To niesamowite, że przebrnęli przez to po tym, jak stracili kogoś tak młodego. To bardzo się na nich odbiło, a i tak nie zrezygnowali i poradzili sobie doskonale. I zrobili to, bo wiedzieli, że tego chciałaby Megan. Megan byłaby z nich niezwykle dumna. Nie możemy zmienić naszej historii, choć bardzo byśmy tego chcieli.
Każdego dnia budzimy się i mamy nadzieję, że to był koszmar, ale tak nie jest. Możemy jednak pomóc innym i sprawić, że ta historia się już nie powtórzy w innej rodzinie. Jeśli firmy nie są w 100% pewne co do składników w swoich produktach, to według mnie nie wolno im dostarczać tych produktów do klientów. Lepiej dmuchać na zimne. Osoby, które mają alergie, zwykle po prostu z nimi żyją, więc staje się ona dla nich jakby normą. Ostatecznie i tak by to sprawdzili. Ale chodzi o informacje, jakie są im przekazywane. Mogą zadawać pytania, ale muszą mieć pewność, że odpowiedzi pochodzą od kogoś, kto jest pewny siebie i wie, co znajduje się w danym produkcie. Powinien to być standard. Żyjemy każdego dnia, myśląc o tym, co gdyby. I wiemy też, że strata Megan nie powinna mieć miejsca. Wiemy też, że gdyby podjęto środki ostrożności, to by się nie wydarzyło. Można tego było również uniknąć. To wszystko sugeruje niewłaściwe podejście. Brak odpowiedniej postawy w stosunku do alergenów. Jesteśmy żywym dowodem na to, że ktoś lub jakaś firma popełnili błąd. Żyjemy z wiedzą, że straciliśmy Megan, ale osoby, które wykazały się odrobiną nieostrożności, żyją z faktem, że to spowodowały.